Zmienimy tę lalkę LOL w marinet. Zrób podstawę peruki z wyschniętej, mokrej chusteczki. Zrobiliśmy wspaniałe loki z włosów syntetycznych. Narysuj dla dziewczyny czerwony strój z czarnymi plamami. Nie jest zbyt schludna. Marinette, gdzie się tak ubrudziłaś? Mama i Marinette szły blisko placu zabaw. Patrz, ile tu jest dzieci! Chcesz się pobawić? Marinette zaczęła w piaskownicy, ale się znudziła. Nauka o naturze była ciekawsza. O, ile tu jest biedronek! Mamo, musisz to zobaczyć. Ach, ty mała rozrabiaro. Widzę, że znalazłaś nowych przyjaciół. Przytnij mieszadło do kawy. Możemy użyć maleńkiej soczewki jako szkła powiększającego. Możesz zobaczyć drobne szczegóły nawet przez pęknięte soczewki. Marinette spacerowała po parku. Nagle zobaczyła coś lśniącego w koszu na śmieci. O, szkło powiększające. Pomoże mi lepiej poznać świat. Cóż, biedronko, pozwól mi spojrzeć na siebie. A, pająk! Nie uciekaj, przyjrzę się twoim nogom. O, jaszczurka, nigdy wcześniej cię tu nie widziałam. Co jesz? Chcesz kwiatka? Na tym świecie jest tyle fascynujących stworzeń. Odrysuj terrarium na grubej tekturze. Złóż pudełko. Wykonaj otwór pokryty szkłem. Naostrz ołówek. Potrzebujemy tylko wiórów. Kto tu mieszka? O, skąd wzięły się te wszystkie biedronki? Jest was tak dużo, że muszę zrobić dla was dom. Może drewniane pudełko? Hej, ile biedronek uciekło z domu? Policzmy razem. Muszę zrobić coś sama. Musi tu być coś, co mogę wykorzystać. Tak, skleję tekturę. Gotowe. Moim zwierzakom będzie miło i wygodnie w ich nowym terrarium. Zrób więcej rzeczy. Wytnij prostokąt. Przymocuj pierścień i łuk ze styropianu. Pomaluj na biało kawałek pałeczki kleju na gorąco. Przymocuj soczewki. Plastikowy kwadrat będzie trzymał nasze próbki testowe. Zaczynajmy! Zajęcia już się zaczęły. Dzieci, kto wie, do czego służy mikroskop? To urządzenie do powiększania przedmiotów i studiowania ich struktury. Masz rację. Zaraz wracam. Bądźcie cicho i powtórzcie materiał. Okay. Marinette postanowiła sama kontynuować wykład. Przez mikroskop można zobaczyć najmniejsze szczegóły. Spójrzmy na niektóre liście. Przekonacie się sami, tylko ostrożnie. Wow, wszystko widać, ale super. Wow. Co tu robisz beze mnie? O, złapali nas. Chciałam tylko powiedzieć kolegom z klasy o mikroskopie i mnie poniosło. Nie chciałam źle. Nie martw się. Cieszę się, że jesteś aż tak zainteresowana. Dzięki za pomoc w nauce. Wytnij i złóż okładkę na zeszyt. Zrobiliśmy strony. Przymocuj zakładkę. W środku jest tak wiele ciekawych ilustracji i szkiców. To bardzo przydatny notatnik. Marinette zasnęła obok swojego notesu. Ach, ona wciąż śpi. Zobaczmy, co rysuje. Nie ma tu prawie czystych stron. Chcę zrobić niespodziankę mojej córce. O, wiem, jak sprawić jej radość. Aha. Mama zostawiła nowy notatnik w pobliżu łóżka. Dzień dobry. Co to? Mamo, to takie słodkie. Wow. Dzięki za prezent. Idę do parku. Bye. Kiedy siedzisz na kocu z biedronkami, czujesz się natchniona. Wow, mogę rysować je pod różnymi kątami. Hej, przyjaciółko, poznajesz mnie? Będę tu przychodzić codziennie. Marinette dorosła. Zaznacz jej wymiary na białej bawełnie.
Para kawałków jest gotowa. Skleję je, aby zrobić lekki fartuch laboratoryjny. To nic, że jest cały pokryty łatami i trawą. Pokazuje, jak bardzo poważnie podchodzi do nauki. Marinette ma własne małe laboratorium. Ach, fartuchu, tyle razem przeszliśmy. Uczmy się dalej. Przyjrzę się bliżej. Mam prawdziwe biedronki. Aha. Napiszę to w notatniku. Czas zrobić eksperyment z zielonym slajmem. Wlej go do maszyny, naciśnij przyciski i pociągnij za przełącznik. Zaczynamy. O, fartuch znowu mnie uratował. Wymieszaj trochę modeliny. Ukształtuj ją jak chrząszcza. Upiecz. Prawie gotowe. Metalowe czułki z czerwonymi koralikami na końcach to bardzo nietypowy gatunek biedronek. Czy Marinette ma zamiar dokonać nowego odkrycia? Marinette siedziała w ulubionej kawiarni. Hey! Adrien! Hey. Powiesz mi, jak dbać o tę roślinę? W mojej walizce jest jakiś nawóz. Pomogę ci. Gdy Marinette zajmowała się kwiatami, to się zainteresował się jej deserem. Znowu biedronki. Wow! Muszę poznać każdy gatunek. Aha. Wezmę pudełko. Sprawdźmy notatki i obliczenia. O tak, potrzebuję tylko kropli. O, zmieniła się w tiki. Witaj, to będzie nasz mały sekret. Przepraszam, niczego nie znalazłem. Ale robaki czują się idealnie komfortowo w twojej walizce. Zaprzyjaźniliśmy się. Zmień piankolinę w małe kółko. Jest tu też liść i biedronka. Pomaluj na złoto. Narysuj żuka. Potrzebujemy łodygi zrobionej z drutu i podpory dla liścia. Na liściu siedzi złota biedronka. Kto dostanie tę nagrodę? Rozpoczęła się ceremonia wręczenia nagród dla naukowców. Dobry wieczór, panie i panowie. Chciałabym zaprosić na scenę młodego naukowca Marinette. Jest odpowiedzialna za wiele odkryć i osiągnięć w dziedzinie biologii. Cześć, to zaszczyt. Studiuję otaczający mnie świat, odkąd byłam mała. To jest moje powołanie. Dzięki, zaczynajmy ceremonię. Podczas gdy wszyscy klaskali, Marinette dostała swój medal. Dziękuję za wsparcie. A także nagrodę za wkład w rozwój entomologii. Co za zaszczyt! Uwierz w siebie i możesz zrobić wszystko. Zrób kulki z piankoliny. Stryk. Ile tu jest biedronek? Cała rodzina. Pomaluj kawałki na złoto i dodaj białe plamy. Te chrząszcze są niesamowite. Marinette robi eksperymenty w laboratorium. Mam świetny pomysł. Aha. Ludzkość jest na skraju ogromnego odkrycia. Cóż, muszę przeczytać moje notatki. Zgadza się, wiem, jak to zrobić. Weźmiemy to i pomieszamy. To zadziałało! Potrzebuję tylko biedronki. Tylko jedna kropla? Ach, potrzeba więcej. Teraz na pewno zadziała. Tak, złoto! Teraz biedronki pomogą środowisku. Przyklej powierzchnię tablicy do tektury. Drewniane szpikulce zmieniają się w ramę. Biedronka. Nie zmazuj jej palcem. Przetnij gąbkę. Łatwiej jest robić notatki na nowej tablicy. Czas na nowe odkrycia. Lata później Marinette odpoczywa w swojej wspaniałej rezydencji. Odkrycia naukowe pomogły jej zarobić dużo pieniędzy. Przeczytam moje stare prace. Gdzie są moje okulary? Henry, podaj mi okulary. Proszę. Okej. Ale to są okulary przeciwsłoneczne. Wszystko jest różowe. Widzę lepiej, ale jak mam czytać? Ale pani pasują. Proszę, przynieś mi moją tablicę. Sama zapiszę wzory. Nadal jestem naukowcem. Dziękuję. Tak się cieszę, że wciąż mam dobrą pamięć. Nie mogę dosięgnąć góry. Tiki, pomóż mi dokończyć wzór.
ale zamiast tego Tiki narysowała ich pierwsze spotkanie. Ty mała rozrabiaro!